Mokre łapska kiwi. Neo, twoje zdrowie. A właściwie to was wszystkich zdrowie. Niezłego, żeście mi dali kopa w tyłek. I motywacji, żeby to wszystko w miarę szybko odbudować. Akwarium zalane od... Lepiej nie będzie. Akwarium zalane od godziny. Filtr chodzi od pół godziny. Coś mi się nie podoba, bo mi troszeczkę zaczął buczeć, ale prawdopodobnie się troszeczkę zapowietrzył. I no i tak to bywa z filtrami. No i co, ładnie? Gówno ładnie, no pewnie, że nie ładnie, ale nie spodziewałem się lepszego efektu. Rośliny naprawdę przeszły swoje i a zresztą to po kolei. No niby podobnie, ale inaczej, tak? Walisneria została przeniesiona na prawą stronę z takiego względu, dalej twierdzę, że ona by lepiej wyglądała za tym korzeniem, natomiast cięcie tego za tego korzonka w akwarium jeszcze 5 cm węższym, ten korzonek był bliżej tylnej szyby, tylnej ściany, no było lekko przerąbane i wolę mieć tutaj do niej dostęp, a jakby tam, gdzie jest posadzona, zamaskować to kryptokorynami i łodygowcami. Kryptokoryny, tak od prawej strony pojedziemy. Tutaj też się zmieniło, bo kryptokoryny, po pierwsze kryptokoryn Venti i kryptokoryn ten drugi zamieniły się miejscami, właściwie w podobnej konfiguracji. Ten drugi jeszcze też dostał szansę tutaj na środeczku sobie stanąć, natomiast ta cała kępa, ta duża kępa kryptokorynów Venti została przeniesiona na prawo i tutaj tak pod ścianą będzie sobie taką kępę tworzyć, znaczy mam nadzieję. Ktoś by się zapytał, dlaczego to wygląda, jakby to koza zjadła przed chwilą. Słuchajcie, no właśnie mówiłem wcześniej, te wszystkie rośliny z braku światła i z braku praktycznie wszystkiego zaczęły się strasznie giąć, mimo wszystko najmniejszy promyczek światła zdobyć, dlatego no, nagimnastykowałem się sporo tutaj z sadzeniem tej kryptokoryny, dlatego że i korzenie i liście rosły w tą samą stronę. Także zrobiłem co mogłem. Dalej, no widać było, jak sadzę tą Ludwigię nie bakopę, tylko rotale. Czy to z nich coś będzie? Zobaczymy. Jak nie, to nie ma tragedii, bo mam jeszcze tych sadzonek, więc jak 140 dochowam trochę więcej, to mam tą roślinę szczepki. Anubias też robiłem co mogłem, żeby taką fajną kępkę zrobić. Troszeczkę zbite w korzeń, troszeczkę rośnie, znaczy jeszcze nie rośnie, mam nadzieję, że za chwilę zacznie rosnąć w kierunku korzenia i powinno na niego wleźć, przynajmniej taki jest zamysł. Ryb nie ma i nie będzie jeszcze przez co najmniej 10 dni w tym akwarium. I tu się zmieniło sporo. Po pierwsze mikrozorium narrow leaf tak ukośnie pokrywa jedną z takich cieniusieńkich gałązek korzenia. Kofifolia tam, gdzie była, tam jest, tyle że też jest dobrze ją pogięło, wykręciło i posadziłem ją ciut dalej od korzenia, ale zamysł jest taki, że kofifolia ma wejść tutaj w tą dziurę pod mikrozorium narrow leaf. I największe zmiany i niespodzianka to są tu. Proszę bardzo, tutaj z tyłu kryje się, no ustaw się, węgowy Echinodorus Isabella. Dostał szansę w moim akwarium. Zobaczymy, jak będzie sobie radził. U Węga ma też 220-litrowe akwarium. Ta roślina zajmuje chyba 60% powierzchni całego akwarium. No ja tej tutaj nie pozwolę takiej dużej rosnąć. Już mogę powiedzieć, że Echinodorus Isabella jest sporo trudniejszym Echinodorusem od Amazonicusa. Czemu? Nie wiem, ale tak samo przejechałem się na ozelocie. Ozelot też wcale nie był taki łatwy w hodowli. Gigantea
przeniesiona na, też na lewą stronę. Tutaj ma Gigantea, to jest w ogóle dobrze maskująca roślina, wszystkiego rodzaju sprzęty akwariowe, także w rogach, gdzieś tam przy filtrach się czasem nadaje. Z sentymentu jej nie wyrzuciłem, została mi ostatnia jedna, więc właściwie szkoda było mi wyrzucić, więc ją tutaj zostawiłem. Ale jeżeli będzie zabierać światło Izabelce, jeżeli będzie zabierać światło Echinodorusom, prawdopodobnie się pożegnamy, ewentualnie wróci do 140 i coś tam z niej będę robił. No i starsi oglądacze pamiętają, jak mokre łapska miały całkiem wypasione Echinodorusy, te typu Amazon Sword, Echinodorus amazonicus. Ja je tutaj dobrze okroiłem z liści, bo chciałem, żeby one jeszcze nie dusiły tej Izabelki. Jeżeli Izabelka pójdzie do góry, to już sobie poradzi. No ale jak podrosną, to pokażę. O, jak podrosną, to takie ściśnięte za tym korzeniem mogą fajnie wyglądać. Przyznam, że zależałoby mi, żeby te amazonicusy i Izabelka, żeby Izabelka dorosła gdzieś do końca tego korzenia po lewej stronie, ewentualnie ciut wyższa, a żeby amazonicusy poszły praktycznie do lustra wody. No i tyle by tego było. Są oczywiście moje ulubione bąbelki kranówkowe. I tutaj sprostowanie. Poprzednim razem powiedziałem, że to jest wydzielający się chlor z wody. I pewnie tak jest. Natomiast ktoś mi tutaj podrzucił temat, że te bąbelki kranówkowe, to jest po prostu zwyczajna różnica ciśnień. Woda w rurach jest dosyć dobrze napowietrzona, bardzo dużo tamtego tlenu i powietrza jest. Jest on pod lekkim ciśnieniem, wypuszczona z rury. Po prostu ten tlen i te wszystkie gazy się z tej wody ulatniają, stąd te bąbelki. No mnie doprowadzające do szału. Ja już tutaj tą przednią szybę przed filmikiem skrobakiem wyczyściłem, bo ja tak z tym mam, że jak z tą folią bąbelkową, nie może, jak już się jeden bąbelek przebije, to nie można przestać. No ja mam podobnie z tymi bąblami. No, całkiem zadowolony. 25 chyba dni po niespodziance, akwarium już stoi. No miejmy nadzieję, że wszystko będzie w tym akwarium ok. No jak zawsze zresztą, każdy, kto stawia akwarium, ma nadzieję, że wszystko będzie lepiej niż tak naprawdę jest w rzeczywistości. Niewielu się udaje cały plan w każdym aspekcie wykonać w 100%. No i to by było na tyle. Czy ja jeszcze coś chciałem powiedzieć? Nie. Chyba zacznę zdjęcia robić tego akwarium co tydzień i tak co 7 dni przez kilka miesięcy. Może to kiedyś skleję w jeden filmik i może uda mi się to kiedyś pokazać tak w takim timelapse. Tymczasem jest godzina 23. Ja mam kilka piwek do wypicia z okazji, proszę, właśnie tego. Do pracy pójdę zmordowany. Zajęło mi to wszystko 6 godzin, mimo tego, że już miałem masę roboty zrobioną tak po troszeczku dzień i dzień przed i przed wcześniej. No, chyba na razie jestem zadowolony. Martwię się tylko o te łodygowce, czy ich ta zabawa i to internowanie w to małe akwarium mnie wykończyła, ale z drugiej strony łodygowce zdobyć nie trudno. No jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pomogli, wszystkim, którzy motywowali i sobie też, że mimo wszystko podjąłem decyzję taką, że to akwarium stanie z powrotem. Prawie takie same, ale ciut inne. A jeszcze wydawało się, nie wiem, mam takie wrażenie, że to akwarium jest jakby jaśniejsze, chociaż jest ciut większe, światło jest dokładnie to samo, tło jest dokładnie to samo, rośliny te same, kolor substratu ten sam, a jakby mimo wszystko wydaje się być tutaj jaśniej. No ale to też za sprawą tego, że tych roślin to tutaj jest teraz jak kot napłakał. Za jakieś 2-3 miesiące pewnie dorośnie tego, tej masy zielonej o wiele więcej. Wtedy może zrobi się tak bardziej nastrojowo. Mokre łapska. Dziękuję. No to jest dzień pierwszy mojego nowego
starego, zrestartowanego akwarium. Takiego zrestartowanego niezupełnie na moją prośbę. Siema.